Czekamy jeszcze chwilę, aż wszyscy wejdą. No dobrze. Dobry wieczór tak naprawdę już. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze z tworzenia grafik online i narzędzi do tworzenia tych grafik. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Monika Czapka z Fundacji Piąte Medium. Nasz webinar jest realizowany w ramach projektu Młodzi w Akcji i jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ja się nazywam Anna Wuls i jestem koordynatorką projektu Młodzi w Akcji z ramienia Fundacji Piąte Medium, ale Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale z Piątym Medium również współpracuję. Bardzo mi miło, że Państwo dziś się pojawili na tym webinarze. Będzie mi też miło, jeżeli Państwo napiszą tutaj na czacie, skąd Państwo są, czy też są Państwo z projektu Młodzi w Akcji. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, link podamy na samym końcu webinaru, także proszę o cierpliwość, na pewno on się pojawi, ja też wyjaśnię, jak to zaświadczenie pobrać. A w tym momencie oddaję już głos Monice i życzę Państwu udanego webinaru. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo mnie dobrze słyszą. Ja tu mam takie prawdziwe zaplecze, podpiłam się nawet pod router kablem, żeby nie było żadnych problemów technicznych z mojej strony, albo żeby było ich jak najmniej. Tak jak Ania wspomniała, jestem związana z Fundacją Piąte Medium już od 9 lat, gdzie zajmuję się między innymi koordynacją projektów zarówno związanych z edukacją medialną, jak i też z edukacją kulturalną, ale też pracuję na co dzień w Domu Słów Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, gdzie zajmuję się już troszkę innym rodzajem medium, bo tutaj bardziej jest to edukacja literacka, praca z książką, organizacja spotkań autorskich, więc jestem jedną nogą w tych nowych technologiach i jedną nogą w tych tradycyjnych mediach, jeśli tak mogę powiedzieć. I dzisiaj zaproponowałam taki warsztat dotyczący dwóch narzędzi do tworzenia grafik online, Crello i Canva. Canva to jest chyba mój najlepszy przyjaciel zarówno w pracy w instytucji kultury, jak i w organizacji pozarządowej, ale też myślę, że gdybym w dalszym ciągu pracowała w szkole, bo kiedyś też pracowałam w szkole jako nauczyciel, bibliotekarz, to myślę, że też byłaby dla mnie nieocenionym narzędziem. No, wiemy, jak to jest, nie wszędzie i nie zawsze jest dostępny grafik, tak, i musimy sobie jakoś radzić. Będzie mi bardzo miło, podobnie jak Ani, jak Państwo napiszą, skąd są. Ja pozdrawiam z Lublina, w którym od kilku dni już bardzo, bardzo mocno wieje. Wieczory są takie bardzo, bardzo niespokojne, więc odgrodziłam się z słuchawkami od zewnętrznych warunków. To super Kielce, Świętokrzyskie, czyli tak naprawdę cała Polska, zachodniopomorskie. Super. Dobrze. Jaki mamy. A, na początku może troszeczkę o tym, o jakichś zasadach współpracy, zanim przejdę do planu dzisiejszego spotkania. Jeśli mogę sobie na to pozwolić, to chciałabym, żebyśmy się zwracali do siebie po imieniu. No, głównie będę mówiła ja, tak więc będzie mi tak zdecydowanie wygodniej. Ja zawsze z jaką grupą wiekową bym nie pracowała, to zawsze to proponuję. Po drugie, chciałabym, żebyśmy byli do siebie wyrozumiali. To znaczy, nie wiem do końca, na jakim poziomie zaawansowania technologicznego
są Państwo na jakim poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o korzystanie z tych narzędzi, które dzisiaj zaproponowałam. Podejrzewam, że na różnym, dlatego bądźmy dla siebie wyrozumiali, jeśli chodzi o zadawanie pytań, tak, nie bójmy się. Tak jak tam napisałam na końcu, kto pyta, nie błądzi, nie ma głupich pytań, więc zadawajmy śmiało i jeśli będę potrafiła, to oczywiście odpowiem, a jeśli nie, to może będę potrafiła chociażby wskazać źródło, w którym będzie można poszukać tej informacji. Ja też z góry Państwa przepraszam, ale od ponad dwóch tygodni walczę z chorobą, więc jeśli będę tak musiała troszeczkę odkaszlnąć lub napić się wody, to od razu przepraszam, że będę zostawiała Państwa na chwilkę, ale po prostu no, jest taka sytuacja, a nie inna. Kolejna taka nasza mała zasada, uczymy się przez doświadczenie i przy tym dobrze bawimy, to znaczy ja mogę Państwu tutaj opowiadać, pokazywać, ale tak naprawdę jeśli Państwo sami sobie nie przeklikają pewnych rzeczy w Canwie czy też w Crelo, tak, to będzie Państwu trudniej. Ja zawsze mówię, klikamy, mój wujek zawsze powtarzał, kiedy pierwszy raz pojawił się u nas komputer w domu, że dopóki nie wezmę młotka i nie rozwalę go młotkiem, to go nie zepsuję. Tak samo jest z narzędziami internetowymi, tak, że nic tam sobie nie zepsujemy, zawsze możemy do tego wrócić. Kolejna kwestia, jesteśmy uważni, zarówno słuchając, jak i wykonując zadania. Będę miała dla Państwa takie trzy drobne zadania, trochę bardziej dla mnie informacyjne, z czego Państwo korzystają, jakie Państwo mają oczekiwania lub co Państwo robią na co dzień z Crelo lub Canva, jeśli nie robią. Jeśli będą jakieś problemy w kwestiach technicznych, tak, proszę zwracać się do Darii, która jest tutaj jako Centrum Edukacji Obywatelskich. Ona będzie się starała Państwu w tym pomagać i ewentualne problemy rozwiązywać albo podsuwać rozwiązania tych problemów. Jaki mamy plan na dziś? Pokażę Państwu, tak jak wcześniej wspomniałam, dwa narzędzia, Crelo i Canva. Dlaczego akurat te dwa narzędzia? Dlatego, że po pierwsze są w języku polskim, czyli możemy się z nimi swobodnie posługiwać bez względu na to, czy posługujemy się językiem angielskim, czy też nie. Jest dużo fajnych narzędzi, ale często właśnie są one w języku angielskim. Tutaj nie mamy bariery językowej. Po drugie, dlatego, że zarówno jedno, jak i drugie narzędzie oferują od jakiegoś czasu swoje wersje dla edukacji, dla oświaty, czyli można zarejestrować się, można założyć sobie konto, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do tak naprawdę narzędzi wersji, które są w tych wersjach zazwyczaj płatnych. Ja Państwu też dzisiaj pokażę, w których miejscach szukać tych wniosków do rejestracji, jeśli chodzi o konto dla oświaty, czy też konto dla edukacji i też podpowiem, co wpisywać, co załączyć, bo naprawdę, naprawdę warto. Ja na potrzeby tego, ja na co dzień zazwyczaj korzystam z wersji podstawowych, ale w przypadku Canva na potrzeby tego webinaru wykupiłam sobie wersję próbną, wykupiłam akurat 30 dni jest bezpłatnej, więc będą mogli Państwo zobaczyć właśnie, jak wygląda ta wersja pro, jeśli ktoś jeszcze jej nie ma. Więc tak, zaczniemy sobie od Crelo. Crelo, które ja osobiście używam od niedawna, ale jest to dla mnie taką ciekawą wersją
alternatywą dla Canvy w momencie, kiedy jeszcze miałam to konto podstawowe, już było takie sytuacje, że te szablony, które są dostępne w Canvy, znudziły mi się, to stwierdziłam, że spróbuję sobie, znalazłam właśnie to narzędzie, spróbuję sobie zobaczyć to. I to jest, myślę, że fajne narzędzie na początek, jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie rozpoczął przygody z takimi narzędziami do tworzenia grafik online, tak, albo jeśli powiedzmy Canva już nas troszeczkę zmęczyła i szukamy jakiejś alternatywy, chociażby w postaci trochę innych szablonów, to też jest fajna opcja. Więc zobaczymy sobie, jakie funkcjonalności ma konto Starter i jakie ma funkcjonalności konto Pro. Zastanowimy się nad tym, jakiego rodzaju projekty możemy tworzyć. W sumie zobaczymy. Tak, spróbuję Państwu pokazać oczywiście też na przykładzie, jak pracować w Crelo. Potem przejdziemy sobie do Crelo dla edukacji, czyli gdzie szukać tego wniosku, w którym możemy się zarejestrować i w jakiś sposób uzyskać to bezpłatne konto. I podobnie będzie też w przypadku Canvy, czyli porównanie tej podstawowej wersji i tej wersji Pro, jakie projekty możemy tworzyć w Canvie, przykładowy projekt. Potem przejdziemy sobie do Canvy dla oświaty. Ja też pokażę Państwu kilka źródeł legalnych zdjęć i grafik. Mam świadomość, że pewnie niektórzy z Państwa już nieraz brali udział w webinarach Centrum Edukacji Obywatelskiej, być może prowadzące już Państwu pokazywali kilka narzędzi, więc ja tylko tak o nich wspomnę, może dla przypomnienia, a może akurat kogoś nie było i skorzysta, ale pokażę Państwu też dwie strony, które według mnie warto śledzić, tak, i warto przeglądać, gdyż one są takim fajnym zbiorem różnych źródeł, tak, są taką biblioteczką, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć. Pierwsza rzecz, jaką bym chciała z Państwem zrobić, to chciałabym się dowiedzieć, kto z Państwa być może już korzystał z Crelo, ktoś może korzysta z Canvy, ktoś może korzysta z obu narzędzi, albo może ktoś korzysta z czegoś zupełnie innego. Dlatego będę miała dla Państwa zadanie. Poproszę o wejście na stronie www.menti.com. Jeśli Państwo brali udział w webinarach, to pewnie też te zadania, też to narzędzie Państwo znają. menti.com, ja zaraz tutaj wyświetlę kod, który trzeba będzie wpisać. Można z niego skorzystać zarówno na komórce, jak i w komputerze. O, zabrakło mi tego słowa. Już Państwu tutaj udostępniam swój ekran. Dobrze. Dobra. I tutaj mamy, trzeba wpisać w Menti, jak już Państwo wejdą, menti.com, to tam jest takie miejsce na wpisanie kodu i trzeba wpisać ten kod 14597117. Ja go też wkleję tutaj w czat. I na żywo będziemy widzieć odpowiedzi. Widzę, Canva na razie przeważa. A
ale gonią jeszcze inne narzędzia. To będzie teraz kolejne pytanie ode mnie, jeśli Państwo mogliby na czacie wypisać, jakie są to narzędzia. Być może ja z tego skorzystam, a być może tutaj inne osoby, które są na webinarze, z chęcią też by się dowiedziały, stworzyłyby sobie w ten sposób taki narzędziownik. Dobrze, mamy tutaj, widzę, że jeszcze ktoś odpowiada. Dobrze, to poczekamy jeszcze chwilkę. Słupek kanwy rośnie nam, ale inne narzędzia go gonią. Dobra, mamy 36 osób, które odpowiedziały, 37 na to pytanie. Tak, widzę, że jakby nikt jeszcze tutaj z Państwa nie korzystał z Krelo. No, to chyba dobrze. Będzie okazja do tego, żeby poznać to narzędzie. I tak jak wspomniałam, a tak, tutaj przepraszam, są dwie osoby, które korzystały i z Canvy, i Krelo. Dobrze. To dziękuję za to. I jak tutaj wspomniałam, zachęcam do tego, żeby na czacie napisać, z jakich narzędzi Państwo korzystają, ci, którzy dali odpowiedź inne, tak? Widzimy, że tu mamy tu Painta. Z Painta czasem też korzystam w pracy, ale już bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Na rzecz Canvy go trochę porzuciłam, ale Microsoft Publisher, Gimp, Inkscape. Fotopea. No to ciekawe, o tym chyba nie słyszałam. No ja tutaj bardzo Państwu, ci, którzy korzystają z Gimpa, z Corela, to zazdroszczę, bo ja nigdy nie byłam w stanie nauczyć się obsługi tych, dlatego te narzędzia online, które teraz są po prostu dla mnie wybawieniem. Dobrze. Przejdźmy sobie do porównania tego konta Krelo Starter, tak zwanego, i konta Pro. Jeśli chodzi o konto Starter, to dla mnie osobiście taką największą jego wadą jest to, że mamy 10 pobrań projektów co miesiąc, czyli jakby mamy limit tych projektów, które możemy zrealizować i pobrać w danym miesiącu, ale pokażę Państwu troszeczkę, jak to ominąć. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Mamy ponad 30 tysięcy szablonów graficznych, statycznych i animowanych, ponad 650 tysięcy zdjęć stokowych premium z Lightfield Productions. Ponad 32 klipy wideo Full HD i animacji i dostęp do 180 milionów obrazów stokowych wideo na depozyt Photos. Tylko zaraz, jeśli dobrze pamiętam, zaraz to Państwu pokażę, one są dodatkowo płatne, więc jest ten dostęp, ale coś tam trzeba za nie niestety zapłacić. Jeśli chodzi o Krelo Pro, to oczywiście ten limit co do pobrań został zniesiony. Do tego jeszcze dochodzi możliwość pracy zespołowej przy projekcie, czyli jakby możemy ten projekt udostępnić komuś i możemy pracować powiedzmy we dwie czy trzy osoby. W wersji podstawowej Canvy jest też taka możliwość. Tutaj akurat w tym wypadku nie trzeba konta premium, żeby też skorzystać z tej opcji. No oczywiście pomoc online z priorytetową obsługą i też fajna rzecz, której mi brakuje w wersji podstawowej, a wersji Pro jest, czyli możliwość usuwania tła z obrazków. To też zaraz Państwu pokażę, o co konkretnie chodzi.
Dobrze. Okej. To teraz tak. Jakie projekty możemy tworzyć, jeśli chodzi o Krelo? Krelo kiedyś był do przodu, przed Canwą, ponieważ tutaj dawał możliwość tworzenia wideo i animacji. Jakby od Canwy, z Canwy korzystamy już bardzo, bardzo długi okres czasu i były te czasy, kiedy nie można było tworzyć ani wideo, ani animacji. I jakby Krelo jako pierwszy to wprowadził i jakby Canva potem odpowiedziała i tak. No oczywiście jest to narzędzie bardzo dobre do tworzenia wszelkiego rodzaju grafik, postów, relacji na różnego rodzaju portale społecznościowe. Obsługuje między innymi też taki rosyjski. O, pani Marzeno, brawo, gratulujemy. Pani Marzena właśnie otrzymała wersję dla edukacji. Mam nadzieję, Pani Marzeno, że Canwy, przepraszam, że Pani podzieli się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu tego konta, jak będę o tym wspominała. Ale wracamy. Też jest właśnie portal społecznościowy, jak to wymawiać, V-Kontakt czy V-Kontakt. W każdym razie można między innymi do niego tworzyć posty i relacje. Canva chyba tej funkcjonalności nie ma, z tego co się orientuję. Co ponadto? Oczywiście okładki, nagłówki, różne tła do teraz popularnych narzędzi do streamingu live, czyli na przykład Zooma. Możemy tworzyć materiały, tak zwane reklamy online na te wszystkie portale społecznościowe. Możemy tworzyć projekty banerów. Możemy tworzyć logotypy, w tym animowane, wizytówki, ulotki, bony upominkowe, bilety, plakaty, infografiki, newslettery. Możemy sobie zaprojektować nadruk na t-shirt. Możemy kupony, prezentacje też, zakładki do książek, dokładnie. Możemy prezentacje mobilne, czyli takie dostosowane bardziej do naszych telefonów komórkowych, kartki z przepisami. Możemy tworzyć e-booki, certyfikaty, zaproszenia, pocztówki, fotoksiążki. Jest właśnie te posty wideo, relacje wideo. Ja Państwu pokażę, co prawda nie stworzone w Krelo, ale takie pierwsze rzeczy, które tworzyłam w Canwie. W sumie nie tylko pierwsze. Ponieważ, no, jak wspominałam, dla mnie nieocenionym źródłem, nieocenionym narzędziem jest Canva. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dobrze widać. Mapę myśli też, tak, oczywiście. Nawet sobie zaraz zobaczymy. To jest pocztówka. Jakby od kilku lat realizuję taki projekt kreatywny w fotografii, do którego zapraszamy różnych fotografów, amatorów. Jakby jego podsumowaniem jest organizacja wystawy i jakby z tych zdjęć, które znajdą się na wystawie, zawsze też sobie wybieramy dwa wzory pocztówek. Pocztówek z Lublina, które nie kupią Państwo w żadnym sklepie, no i te pocztówki tworzymy po prostu w Canwie. Więc tutaj akurat jest pocztówka pobrana w PDF-ie i takie pocztówki też możemy tworzyć sobie w Krelo. Tu mamy zdjęcie, które zostało wykonane na jednym z naszych fotospacerów. Tak, mamy oczywiście miejsce na znaczek, na wpisanie. Jest informacja o tym, kto finansował. Jest nasze logo, jest informacja, co tu widzimy. Mamy akurat widok z komina elektrociepłowni Lublin-Wrotków i kto zrobił to zdjęcie. To jest, myślę, że taka fajna pamiątka, którą można zrealizować i naprawdę koszt wydruku tego nie jest bardzo duży. Tutaj mamy też jeszcze inną pocztówkę, Lubelskie Centrum Konferencyjne ze środka. Inna forma. To jest właśnie takie rzeczy, które
sobie możemy też stworzyć w tym. A pamiętam też jeszcze, jak tutaj dawno, dawno temu, to chyba no, dawno temu, 4 lata temu tworzyliśmy pierwszą publikację w Canwie. Tam jeszcze nie było takich możliwości, jeśli chodzi o edycję tekstu, o wyrównanie, wyjustowanie i tym podobne, więc stworzyliśmy takiego e-booka. To akurat był e-book, publikacja podsumowująca projekt ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był cykl warsztatów fotografii otworkowej i to jest taka publikacja, w której mamy zarówno instruktaż, jak no, oczywiście opisany, jak zrobić, wykonać zdjęcie, jak zrobić aparat otworkowy, jak wykonać, jak pracować w ciemni, co do tego potrzebujemy. No i oczywiście też katalog jakby zdjęć, które powstały. Przy dzisiejszej funkcjonalności zarówno Creolo, jak i Canva ta publikacja pewnie lepiej wyglądała, ale w tamtych czasach byliśmy ze siebie mega, mega dumni, że bez grafika udało nam się zrobić taką rzecz. Można robić też kalendarze. To jest akurat kalendarz, który został złożony przez grafika, ale jest wzorowany na szablonie z Canwy. Podkradłyśmy troszkę pomysł, bo nam się podobał właśnie taka forma, że ten cały kalendarz nie był taki dominujący. Zdjęcia tutaj były najważniejsze. Te kolejne miesiące, dni, to był tylko taki dodatek. Ja też od jakiegoś czasu tworzę w tych programach graficznych katalogi do naszych wystaw. Kiedyś to akurat mogą Państwo zobaczyć katalog, który został złożony właśnie w Canwie. A pokażę Państwu katalog złożony przez grafika. Tak naprawdę nie widać, przynajmniej ja, jako nieprofesjonalny grafik, nie widzę tutaj żadnej różnicy. Ale też na przykład, co jeszcze mogliśmy tworzyć? Tworzyliśmy na przykład magnesiki. To akurat jest zdjęcie, które stwierdziliśmy, że idealnie będzie pasowało na taki magnes. I po prostu przygotowaliśmy sobie odpowiedni wymiar. Kolega tutaj na taśmę magnetyczną naniósł ten magnesik w podobny sposób troszeczkę. W podobny sposób też realizowaliśmy podczas jednego z festiwali tutaj w Lublinie warsztaty, gdzie właśnie robiliśmy e-magnesy. Mieliśmy właśnie przygotowane wcześniej poetyckie cytaty w kanwie, wydrukowaliśmy je i po prostu robiliśmy potem takie samodzielne magnesiki na lodówkę, które zostały tam zalaminowane. I ja mam swój do tej pory i wiem, że wiele osób, które wtedy zrobiło też podobnie. Więc dobrze, to jest. Tak, mapy myśli można w Canwie i można w Creolo. Ja już zaraz Państwu tutaj pokażę, jaką Creolo ma funkcjonalność. Powiem tylko jeszcze właśnie o tym Creolo dla edukacji, bo jak już będę na tej stronie, to też Państwu od razu ten. Creolo dla edukacji to jest bezpłatne konto, z którego korzystać może wiele osób. Czyli no, jeśli na przykład Państwo założą takie konto dla swojej szkoły, tak, to będą mogli Państwo korzystać z niego nie tylko. Przepraszam, miałam mówić na ty. To będziecie mogli z niego korzystać nie tylko wy, ale też wasi koledzy. Żeby ubiegać się o to konto, już jest natomiast potrzebne konto w Creolo.
której możemy mieć konto w Krealo bezpłatne, w Canvie jest podobnie, czyli po prostu konto, które już mamy, składamy wniosek i zostaje przekształcone w to konto edukacyjne. W Krealo fajne jest też to, że oto konto dla edukacji, bo jeśli dobrze pamiętam, w Canvie mogą się ubiegać o to szkoły podstawowe i szkoły średnie, natomiast jeśli chodzi o Krealo, mogą to być różne podmioty, które prowadzą jakieś programy edukacyjne, które pomagają zdobyć wiedzę. Tak mogą być to na przykład podmioty, które tworzą kursy online, czy też szkoły online, czy też uniwersytety. Jak najbardziej też mogą to konto sobie założyć. Z punktu widzenia mnie, jako osoby, która też pracuje w organizacji pozarządowej, fajne jest to, że zarówno Krealo, jak i Canva, podobnie jak dla edukacji, ma też ofertę dla organizacji pozarządowych, czyli też możemy sobie założyć bezpłatne konto dla jakiegoś NGO-sa. Dobra, teraz sobie przejdziemy sobie już do Krealo. Ja w tym momencie jestem zalogowana. Oczywiście możemy się zalogować poprzez już istniejące konto, czy to na Facebooku, czy to na Gmailu. Możemy sobie założyć konto od początku do końca, czy po prostu podać mail i wszystkie dane. Ja chyba polecałabym właśnie takie konto od początku, czyli rejestracja nie przez jakiś portal społecznościowy, czy też inny, tylko po prostu mailowo, gdyż gdyby się tak stało, że zrezygnujemy z tego konta społecznościowego, no to pytanie, co z naszym dostępem do tego konta. Ci Państwo, którzy korzystają z Canvy, na pewno zobaczą, że jakby to jest troszeczkę tak podobny interfejs. Mamy tutaj stronę główną, gdzie możemy sobie wyszukać materiał, który chcemy zrealizować. Możemy sobie tutaj też przeskrolować. Krealo ma troszkę mniej tych materiałów niż Canva, ale myślę, że też jest na tyle przyjemny i intuicyjny, że warto. Tak, mamy tutaj opcję z szablonami. Oczywiście teraz Merry Christmas z automatu. Też obsługuje język polski, czyli jak powiedzmy sobie wpiszę edukacja, czy nieważne, czy sobie wpiszę edukacja, czy wpiszę sobie education, to i tak mi powinno wyszukać szablon, tylko teraz coś mi tutaj nie chce wyszukać. O! Musiał mi się komputer zagaść. I tutaj oczywiście wszystkie jakby dostaniemy propozycje szablonów, które pod tą kategorię edukacja nam pasują. No i oczywiście mamy projekty. Moje projekty to są te rzeczy, nad którymi właśnie ja pracuję. Ktoś pytał o mapę myśli. Proszę, jest. Tutaj mamy też oczywiście podział na konkretne, z których korzystamy, czy wideo. Widzę, że nawet na TikToka się pojawiło, media społecznościowe, blogowanie. Możemy sobie przejść, jeśli w ten sposób nam pomoże to wyszukiwać, to możemy sobie też tutaj. Po naszej tutaj lewej stronie, jak patrzymy na monitor, tak, mamy możliwość tworzenia folderów. Możemy sobie utworzyć tak, jakiś folder.
do którego, w którym możemy już bezpośrednio pracować. Kralos, tego co się orientuje, chyba nie ma ograniczeń co w wersji darmowej co do liczby utworzonych folderów. W kanwie podstawowej takie ograniczenie chyba jest. Przynajmniej jak ja tworzyłam, to pozwoliła mi ona na utworzenie folderów, potem już krzyczało, że jeśli chcę kolejny, to już mi się pojawiła ta korona i informacja o tym, że potrzebuję wersji Pro. Tak jak już Państwu wspominałam, przepraszam, jakoś tak mój komputer coś spowolnił. Kralo ma w wersji tej bezpłatnej ograniczenie co do liczby pobieranych projektów, czyli mogę pobrać sobie 10 tych projektów. Ja ostatnio robiłam zaświadczenia tutaj akurat o uczestnictwie w warsztatach online, które były prowadzone w naszej fundacji. No i kurczę, jak zaczęłam ściągać, to myślałam, no kurczę, tak. Chciałam nowego szablonu, żaden z Canvy mi nie odpowiadał, no to teraz się wkopałam w ten sposób, że część zaświadczeń sobie pobiorę w grudniu, a część się w styczniu, tak, po tylko 10. No ale okazuje się, że nie jest do końca tak. Jeśli mam jeden projekt, czyli to zaświadczenie, to nieważne, to jeśli mogę je pobrać dla Janiny Kowalskiej, jak sobie tutaj je pobiorę. W PDF-ie standardowym, bez linii cięć i spadów. Projekt mi już pobiera. To będzie to pierwsze pobranie, będzie, tu nawet wyszło, że jeszcze mi zostało 5 pobrań z 10. Tak, bo jakby jest to nowy projekt. Ale jeśli powiedzmy, zostawię ten sam tytuł, czyli zaświadczenie, a tutaj zmienię treść dla. Zmienię sobie tylko tą treść. To. Tak naprawdę mogę ten sam, widzą Państwo tu, ponowne pobieranie projektu, tak? Nie wpłynie to na limit miesięczny. Czyli po prostu treść jest inna, ale jest ten sam projekt o tym samym tytule i jest to traktowane jako kolejne pobranie tego samego projektu, czyli mogłam sobie po prostu pobrać tych zaświadczeń tyle, ile potrzebowałam, tylko zmieniałam treść. No, w ten sposób jakby obchodzimy ten limit miesięczny, no ale mamy taki, że nie mamy zapisanych wszystkich wersji tego zaświadczenia w Krelo, tak, tylko mamy ostatnią pobraną wersję. No ale jeśli ktoś nie ma jakichś projektów, które muszą być dostępne do kolejnej edycji i tak dalej, to w ten sposób troszeczkę można sobie ominąć ten limit 10 pobrań. Tutaj też miałam nadzieję, że się nie pojawił się niestety ten komunikat, ponieważ od czasu do czasu podczas pobierania pojawia się komunikat, w którym
którym mogą Państwo zyskać jeszcze dodatkowych 10 pobrań, jeśli wyślą Państwu link zapraszający do zarejestrowania się w Krelo. Czyli takie zapolecenie i przesłanie danego linku dostają, jeśli ktoś oczywiście kliknie w ten link, dostają Państwo dodatkowe 10 pobrań. No tutaj akurat w tym momencie nie wyskoczył. Wczoraj mi wyskakiwał, a dzisiaj chyba osiągnęłam limit wyskakiwania tego okienka. Dobrze. Jeśli tak naprawdę się przyjrzymy, to Krelo jest bardzo podobne w budowie do tutaj, a przepraszam, że tak przerwałam, niestety nie widzę bibliotek pedagogicznych. Ja jeszcze się, Pani Aneto, do tego odniosę, ale proszę, proszę się nie martwić. Ja zawsze uważam, że trzeba próbować, nawet jeśli nie jest napisane, ale to później, jak dojdziemy do tego konta, do edukacji, jak go założyć. Jak pracujemy w Krelo? Na pierwszy rzut oka tak jest bardzo, bardzo podobny do Canwy, tak tutaj, zarówno tutaj, jak i w Canwie mamy pobierz po prawej stronie, tak mamy udostępnianie, mamy prezentację, mamy zmianę rozmiaru, możemy sobie tutaj to zaświadczenie przenieść do innego rozmiaru, czyli na przykład jeśli chciałabym z tego zaświadczenia zrobić post na Instagrama, tak, to klikam sobie wybieram sobie ten post na Instagrama. I już w tym momencie to zaświadczenie jest w takiej formie, że mogę umieścić go na Instagramie. Tutaj tak, mamy szablony z lewej strony, na górnym, z których szablonów możemy sobie wybierać. Możemy sobie tutaj, taka jest lupka, możemy sobie zrobić od razu podgląd, możemy sobie dać serduszko, jeśli któryś szablon nam się bardzo, bardzo podoba. Nie musimy klikać, tylko wystarczy sobie tutaj najechać na tą lupkę, żeby sobie podejrzeć szablon. Oczywiście możemy wyszukiwać za pomocą słów kluczowych, czyli na przykład jak piszę sobie szkoła, to tutaj od razu mi zaproponuje mi szablony, które według Krelo najbardziej by odpowiadały akurat do tej kategorii, tak, do tego. Mamy opcję zdjęcia. To są te zdjęcia premium, do których mamy dostęp, których możemy używać. To będzie chyba dzisiaj moim słowem kluczowym. Tak, możemy sobie te zdjęcia sobie wykorzystywać. No i tutaj mamy te zdjęcia, o których wspomniałam, że są niestety, ale dodatkowo płatne, tak? Czyli mamy dostęp w tej bezpłatnej wersji, ale do końca nie mamy, bo powinniśmy za nie zapłacić. Tu widzą Państwo, jak chciałabym użyć tego zdjęcia, to oczywiście pojawia się zaraz siateczka na nim, że muszę go dodatkowo opłacić. Jest wideo, którego również możemy użyć do naszego projektu, tak, możemy sobie wybierać, ile chcemy wybrać, tak, sekund z danego wideo, którego będziemy chcieli użyć. Tutaj mamy dodatkowe tła animowane, jeśli chcemy przygotować jakąś atrakcyjną
wizualnie grafikę, to też możemy użyć. Ta nowość, która się pojawiła na Krelo, czyli możemy dodać do naszego projektu muzyczkę. Oczywiście, jeśli dodajemy tą muzyczkę do projektu, możemy sobie ją też wcześniej odsłuchać. Jeśli oczywiście oddajemy tą muzyczką, czy jakiekolwiek elementy ruchome, no to musimy pamiętać, żeby odpowiednie informacje go pobrać, czyli w MP4, bo jeśli sobie pobierzemy w PNG czy w JPEG-u, no to wiadomo, że po prostu nie odtworzymy tego. Mamy animację. Proszę tutaj, Boże Narodzeniowe, też imponujące, strzałki, ramki, wszystkie takie elementy animowane, których możemy używać, emocje i reakcje, elementy www, strony internetowej, konfetti, brokaty, święta i wydarzenia, obiekty, dłoni, gest, oczywiście koronawirus i samoizolacja, miłość, kwiaty, cyfrowe, wykresy, ludzie, jedzenie i napoje. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo kategorii. Polecam sobie po prostu przejrzeć. Oczywiście też mamy obiekty statyczne, których możemy użyć w naszym projekcie. Różne ramki, ikony, nawet ikony mediów społecznościowych, emotikony, ilustracje, plakietki, no koronawirus, czyli kategorie bardzo podobne jak w animacji. Oczywiście możemy zmieniać tło naszego projektu. Możemy też dawać zdjęcia. No tutaj akurat też niestety zdjęcia, ale możemy oczywiście też nasze zdjęcia. Możemy zmieniać zdjęcia tła, tak? Jeśli mamy. Jeśli mamy na przykład jakiś konkretny kolor, którego chcemy użyć i tak i znamy jego tutaj tak nazwę, tak, to możemy sobie ją po prostu tutaj skopiować, akurat tutaj ten, i od razu automatycznie ten kolor z tych kolorów zostanie nam tutaj wybrany. Więc jeśli już wiemy konkretny kolor, znamy jego numerację, możemy go sobie po prostu tutaj wkleić, nie musimy go szukać. Oczywiście też teksty. Znaczy, możemy dodać tekst, różnego rodzaju style, czcionki. Jeśli mamy jakąś czcionkę, którą możemy użyć, to możemy sobie ją tutaj załadować i po prostu z niej korzystać. No i jak tutaj wspominałam też, mamy możliwość przesłania swoich własnych zdjęć. O, i może to akurat to zdjęcie będzie dobre do tego, żeby powiedzieć Państwu, o co chodzi z tą wersją Pro i przepraszam, tak zerkam, bo w sumie nie powiedziałam o pytaniach. Ja może po prostu jak skończę mówić o Krelo, to wrócę na czat i odniosę się do Państwa pytań. Wspominałam, że w wersji płatnej, czyli Pro, jest możliwość usuwania tła ze zdjęcia. To jest fajny, no bardzo, bardzo fajna i myślę użyteczna opcja. O co w tym chodzi? Po prostu gdybym, no teraz niestety nie mogę, bo jak sobie wezmę usuń tło, to mi pokaże, że
żebym sobie tak założyła Crelo Pro. Ale chodzi właśnie o to, że jeśli bym usunęła sobie to tło, tak, to tutaj nasz mielibyśmy samą postać bez tego tła, które jest tutaj. Jeśli naprawdę spoko opcja, jeśli chcemy to zaaranżować tak nasz projekt, żeby to tło nam się nie rzucało, tylko żeby po prostu ta postać była elementem tego tła, które utworzyliśmy. Dobra, tam było pytanie, czy można tworzyć mapy myśli. Tak, oczywiście można tworzyć. Ja tutaj nawet jak sobie przeglądałam te projekty, te szablony, które oferuje Crelo, to tutaj tak zobaczyłam, że w sumie to jest taki fajny szablon, na podstawie którego można na przykład zrobić nie mapę myśli, ale na przykład drzewo genealogiczne. Może sobie takie zrobię. Ale tak, mapy myśli jak najbardziej można robić. Jest bardzo dużo tutaj fajnych szablonów i może na przykładzie właśnie takiego szablonu, jeśli chodzi o mapę, tak sobie pomyślałam, że na przykład ten szablon jest bardzo fajny do tego, żeby stworzyć jakąś taką oś czasu. Czyli powiedzmy tu akurat zamieściłam barok, ale powiedzmy, że tak, że chcemy się zająć epokami literackimi, epokami w Polsce, czyli po prostu edycja, tak jak wspomniałam, jest bardzo intuicyjna. Tutaj mamy mind map, zmieniamy sobie po prostu ten tytuł, zmienimy sobie go na epoki literackie w literaturze polskiej. Oczywiście teraz ten mój cały napis jest za dużo, a tutaj akurat przy okazji tego wspomnę o czcionkach. Oczywiście część czcionek obsługuje polskie znaki, część nie. No musimy po prostu zwracać uwagę na to, ale tak jak tutaj też Państwo w Skandie jest podobnie, też nie każda czcionka, tutaj przeniesiemy sobie środkę. Okej, mamy epoki literackie w Polsce, tak, możemy sobie zacząć od, tu była cyferka, sobie zaczniemy może od średniowiecza. Nie będę ten, czyli sobie zamieszczamy, tutaj sobie zmieniamy na średniowiecze. W oryginale, tutaj jak Państwo widzą, jest tekst. Możemy sobie zrobić tak, że na przykład mamy za zadanie wypisać najwybitniejszych przedstawicieli danej tej, ale możemy też sobie po prostu zrobić na takiej zasadzie, że wybranego przedstawiciela wstawimy sobie obraz. I tutaj sobie wstawimy. Oj, to nie ten obraz. Okej, ze średniowiecza mamy Jana Długosza. Jeśli ktoś z Państwa korzystał z Canvy, to oczywiście Crelo nie będzie żadnym problemem. Gdybyśmy się spotykali dzisiaj nie w takiej formie, że ja do Państwa tutaj mówię bardziej wykładowo, a bardziej w formie warsztatowej, to na pewno podzieliłabym to spotkanie na dwie części. Na pierwszej bym troszkę wprowadziła teorię, na drugiej po prostu byśmy sobie robili i ćwiczyli to wszystko, o czym tutaj mówię. Co tu możemy zrobić? Oczywiście możemy sobie
możemy sobie zmieniać kolor tekstu, tak? Jeśli nam się taki nie podoba. Możemy. Możemy zmieniać jego przezroczystość. Teraz w ogóle go nie widać. To jest akurat białe tło, jest ten, więc dobrze, żeby przezroczystość została taka, jaka jest. Mamy mask, dodawanie mask, mamy warstwy, tak, czyli do przodu możemy, do tyłu przenieść ten nasz wyraz, gdybyśmy go tutaj dali na zdjęcie, tak, to możemy sobie go dać do tyłu, tak. I tutaj będziemy mieli już zdjęcie na tym naszym wyrazie, na tym naszym słowie. Tak? Możemy sobie zablokować oczywiście cały projekt, żeby go nie zepsuć. Wyrównanie do lewej, do prawej, do wypośrodkowywanie. Czyli wszystkie takie rzeczy, które mamy też w normalnym edytorze. No tutaj od razu też widać, że możemy usunąć tło. Myślę, że fajnie akurat wyglądałaby ta postać i w ogóle to by było, gdybyśmy mieli możliwość usunięcia tego tła. Jeśli mamy zdjęcie, oczywiście możemy też tutaj zabawić się i zamienić filtry, zmieniać natężenia, zmieniać jasność, kontrast, więc tak naprawdę możemy tutaj sobie te nasze zdjęcia, które wrzucamy, też w jakiś sposób obrabiać graficznie, a zobaczmy, dajmy Janowi Długoszowi selfie. Możemy sobie kadrować te zdjęcia, tak? Możemy sobie określać też, czy ono może ma mieć jakąś ramkę grubszą. Możemy, tak, akurat tutaj nie dałam ramki, więc nie mogę sobie zmienić kolor, ale jeśli dam ramkę, możemy sobie zmienić jej kolor. Dobrze, tutaj stanęłam, tak? Możemy sobie zmieniać w ogóle typ ramki w tym zdjęciu. Możemy sobie też to zdjęcie przycinać, jeśli chcemy. Ja akurat nie, a znaczy kadrować, tak, przycinać widzę. To podobnie jak z napisami, możemy sobie zmieniać jego przezroczystość. Możemy go przerzucać, obracać, zrobić lustrzane odbicie w prawo, w lewo, w poziomo. Tak, możemy też nadać tej naszej osi czasu też elementy właśnie animowane. Czyli na przykład może nam się to zdjęcie w ten sposób powiększyć jako zoom. Albo może się zniknąć jako ten. Możemy sobie, jak mamy, to już zrobione. To sobie jako podgląd animacji. Możemy w ten sposób dodawać efekty. Więc bardzo, bardzo dużo różnych możliwości to nam daje. Jakby nie będę chyba kończyć tego projektu, to też tak patrzę na czas, żebym się też wyrobiła, po prostu no mniej więcej Państwu tak pokazałam i tak jak mówiłam, najlepiej jest sobie po prostu siąść, poklikać i zobaczyć jak to funkcjonuje, a jak ktoś, tak jak wspomniałam, miał doświadczenie w tworzeniu kanwy, to też nie będzie miał z tym problemu. Wspomnę tylko jeszcze o pobieraniu. Tak, tutaj od razu mi sugeruje MP4, ponieważ dodałam właśnie elementy animacji ruchome, tak, ale mogę też sobie pobrać jako GIF, tak, PNG, transparentne też jako PDF, jako PDF do wydruku. Więc mamy też tutaj dużo, dużo, dużo możliwości. Dobrze. I teraz postaram się tutaj przejrzeć Państwa pytania, które do tej pory się pojawiły. I powiem o.
Tutaj, Pani Ewo, czy w Krelo można zrobić? Rozumiem, że chodzi napis w kółku, w okręgu. Jeśli dobrze, ten. Wie Pani co? Ja przyznam się do tego, że ja nigdy nie robiłam napisów w kółku, ale zaraz może zobaczymy. Od niedawna można rysować w kółku. Tak, zarówno w Canva, jak i w Krelo można robić prezentacje i oba narzędzia według mnie są, jak Państwo widzą, one albo też zobaczą, one są podobne, więc jakiejś tutaj wielkiej różnicy chyba nie ma. Kwestia po prostu szablonów, tak, że są inne. Prezi, o tak, stare dobre Prezi. Geniali też. No, a tutaj pani przysyła darmowe narzędzie do usuwania tła. Tutaj pani widzę, że w kanwie już znalazła, tak? Zaraz o tym, jak zmieniać konto w kanwie na edukacyjne, to zaraz o tym powiem. Czym się różni Krelo od kanwy? Pani Ewo, tak naprawdę to oba z tych narzędzi są zbudowane na takich samych zasadach, tak? I jedno dla drugiego jest po prostu konkurencją i alternatywą, tak? Różnić się mogą funkcjonalnościami. Zaraz tutaj Państwo zobaczą, że w Canwie tak naprawdę wydaje mi się, że jest więcej tych możliwości. Krelo na początku było takim narzędziem, które było stosowane głównie chyba jeśli chodzi o promocję na portalach społecznościowych, tak? Ta funkcjonalność tego Krelo też się zwiększa, bo jeśli ma się taką konkurencję w postaci Canvy, tak, to też trzeba zachęcić do tego, żeby z tego Krelo korzystać. Więc ja tak jak mówię, jeśli komuś się znudziła na przykład Canva, bo powiedzmy znudziły się szablony i tak dalej, tak? To może warto wtedy zarejestrować się na Krelo, żeby poszukać jakichś właśnie nowych funkcjonalności. Ale takich jakichś drastycznych różnic to chyba nie ma. One działają właśnie na podobnej zasadzie. Teraz tutaj Państwu pokażę, jak to Krelo dla edukacji założyć. O, mamy taką stronę. Ja może od razu ją Państwu też wkleję. Ja Pani Ewa po prostu, wie Pani, stosuję zamiennie. Raz to w zależności od tego, co mi podpasuje opcji, jeśli chodzi o narzędzia internetowe, uważam, że nigdy, nigdy, nigdy nie, nikt za wiele. Krelo dla edukacji, tak jak wspominałam, za darmo. Pani, któraś z pań pytała o biblioteki pedagogiczne. Ja zarówno w przypadku Krelo, jak i Canwy, to bym próbowała, bo tak naprawdę oni mają tutaj jakieś swoje wytyczne co do tego, co warto by było, jakie dokumentacje warto złożyć podczas przekształcania tego konta. Tak, oczywiście mamy konto, ja. To konto, które mam teraz, Krelo, mogłabym złożyć wniosek o to, żeby ono stało się kontem edukacyjnym. Tak, tutaj nawet jest opisane, co szkoły online mogą tworzyć w Krelo, czyli prezentacje, infografiki, plakaty, legitymacje studenckie, zaproszenia, dokumenty, banery, ulotki i wiele, wiele więcej.
Jest oczywiście zachwalanie, jak usprawnia to proces uczenia się. No, ważny tutaj element to to, że można przy tym koncie pro, bo tak naprawdę to konto Crelo dla edukacji jest takim kontem pro, że można współpracować przy projektach, czyli można do tego projektu zaangażować też uczniów, tak, czy też inne osoby. A jak wygląda proces aplikacji? Tutaj mamy wymagania kwalifikacyjne, które są już po angielsku, ale tak jak wspominałam, tutaj różne instytucje zajmujące się edukacją mogą to konto złożyć. Należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy i poczekać na informację zwrotną i korzystać z Crelo. Tutaj od razu mamy ten formularz zgłoszeniowy. On akurat jest po polsku, bo w Canvie, z tego co pamiętam, chyba to się nie zmieniło, jest po angielsku. Przynajmniej od wczoraj. Wczoraj był po angielsku u mnie. I tak, żeby Crelo edukację uzyskać, musimy posiadać konto Crelo, które zostanie po prostu, dostanie ten level wyżej i zostanie kontem edukacyjnym. Oczywiście wszystkie nasze projekty, które mieliśmy, w żaden sposób nie giną, wszystko jest tak jak było, tylko my po prostu zyskujemy nowe możliwości. Więc tak, musimy podać swoje imię, nazwisko, rodzaj szkoły. Tutaj mamy akurat właśnie do wyboru kolegium, akademię, instytut, uczelnia, szkoła online, kursy. I powiedzmy, jeśli na przykład mamy bibliotekę pedagogiczną, to ja bym próbowała składać. Zawsze warto spróbować, może na przykład jako kursy, bo jakby nie patrzeć, biblioteka pedagogiczna oferuje jakieś kursy i szkolenia dla chociażby nauczycieli. Tutaj jest nazwa szkoły, instytucji, strona www, dobrze jest ją podać, chociaż tutaj jakby nie jest to, co nie jest gwiazdką zaznaczone, nie jest jakby obowiązkowe. Nasza rola w tej instytucji, tak, ile osób chcemy na swoim koncie edukacyjnym, czyli ile osób chcielibyśmy, żeby mogło z niego korzystać, to też jakby nie jest obowiązkowa, to jest chyba bardziej dla nich kwestia statystyki. Konto Crelo, czyli podajemy adres e-mail, na którym mamy już to konto zarejestrowane, e-mail kontaktowy, wybieramy kraj i chcę korzystać z Crelo Do. Czyli tutaj warto podać, że po prostu chcę utrakcyjnić materiały dla swoich uczniów, tak, czy powiedzmy chcę móc wspólnie z nimi pracować nad projektami, czy coś podobnego, czy chcę powiedzmy lepiej przygotowywać powiedzmy, nie wiem, kasetki szkolne czy coś takiego. I załączamy dokument potwierdzający nasze połączenie z określoną szkołą, czyli to może być zaświadczenie ze szkoły z podbitą pieczątką, podpisem dyrektora, wicedyrektora, także pani lub pan pracują w tej szkole. To może być skan, może być zdjęcie, które sobie tutaj załączymy. No i musimy zaakceptować i poczekać. Czasami zdarza się tak, że czasami zdarza się tak, że to jest akurat zarówno w przypadku Canvy, jak i Crelo. Czasami się zdarza tak, że przyjdzie ten mail, gratulujemy, tak, ma pani konto edukacyjne, a czasami zdarza się, że nie przyjdzie, trzeba sobie po prostu, a oni to zaktualizują, trzeba sobie po prostu od czasu do czasu zajrzeć i zobaczyć, czy ta nasza funkcjonalność się zmieniła, czy też nie. Ja może od razu pokażę
jak to wygląda w przypadku kanwy. Tutaj mamy właśnie też kanwa dla oświaty. Pani Małgosiu, czy do rejestracji potrzebne są jakieś dokumenty szkolne? No, to tak jak wspomniałam, to może być po prostu zaświadczenie. To nie musi być z tego, bo tak jakby zrobiłam też taki research przed tym naszym spotkaniem, jakie ludzie dokumenty załączają do tego podania i powiem Państwu tak, że jest bardzo różnie. Niektórzy, na przykład jeśli mają legitymację nauczyciela, robią skan legitymacji nauczyciela, niektórzy skan umowy ze szkołą, niektórzy zaświadczenie ze szkoły o tym, że są zatrudnione. Ale słyszałam też o jednym takim przypadku, pani, która po prostu zrobiła print screen ze strony szkoły, na której było jej imię i nazwisko i też chyba skan dyplomu ukończenia tak odpowiedniego kierunku i też to konto edukacyjne dostała, a niektórzy na przykład twierdzą, że na przykład wysłali zaświadczenie i tego konta edukacyjnego nie dostali. Więc tak naprawdę ja myślę, że jeśli na przykład wyślemy zaświadczenie ze szkoły, tak, takie podpisane i po jakimś tam kilku dniach nie będzie tego odzewu, to po prostu trzeba spróbować jeszcze raz z na przykład i do tego zaświadczenia dodać na przykład ten skan dyplomu, że ukończyliśmy też właśnie taki kierunek. Pani Aniu, czy prywatnie można mieć konto dla edukacji, czy tylko dla instytucji? No, prywatnie niestety z tego co wiem, to nie. No, gdyby była taka możliwość, to ja bym na pewno miała, żeby Państwu też pokazać. No, musi być jakiś podmiot, który ma jakąś osobowość. Może to być nawet jednorazowa działalność gospodarcza, ale jeśli na przykład prowadzić kursy online, tak, to myślę, że jest taka szansa. Ale tak jak mówię, no może warto spróbować. Nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie i kto nas zweryfikuje i czy nam się nie uda. Okej, okay, to zrobimy sobie taki króciutki jeszcze przerywniczek. I po raz kolejny zapraszam do menti.com. I tym razem sobie odpowiadamy na pytanko, jakie materiały najczęściej tworzysz w kanwie Krelo, czy też w innych narzędziach, które się tutaj się pojawiły nam. Pani Moniko, proszę o wpisanie w przeglądarkę na komórce strony www.menti.com, tutaj dałam link, i wpisanie tego kodu. I będziemy sobie znowu tak, o właśnie, na żywo widzieć odpowiedzi wszystkich, pocztówki, dyplomy. Ogłoszenia, plakaty, loga, zakładki do książek, prezentacje, infografiki, posty na Facebooka. Materiały na stronę www. Na razie żadne. Ogłoszenia.
Facebooka. Diplomy, CV, o tak, to też super. Super narzędzie. Pani Ewo, żeby wpisać na ekran, musi Pani wejść na tą stronę, którą teraz tutaj piszę, www.menti.com. O to sobie kliknąć. Jak Pani to kliknie, też pokazuję, to pojawia się takie okienko i do tego okienka trzeba wpisać ten kod. Jak Pani wpisze ten kod, o, i weźmy submit, o, coś tutaj, a, dobra, ja już wiem dlaczego, bo ja jestem zalogowana na swoją, to powinna mieć Pani tu możliwość wpisania. Ja jestem teraz zalogowana na swoje konto, więc mogę mieć przez to. O, zamknęłam chyba. Dobra. Dobrze, już nie będziemy tutaj tego przedłużać, bo nam czasu zabraknie. Tutaj Państwo napisali między innymi o tym, że tworzą treści na Facebooka, tak, na stronę, na fanpage na pewno szkoły, tak, na stronę www szkoły. Ja myślę, że to też jest fajna opcja do tego, żeby w tworzenie takich szkolnych Facebooków, Instagramów, zaangażować też uczniów, tak? Czy to z powiedzmy kółka dziennikarskiego, jeśli z takowym pracujemy i na przykład zajmujemy się stroną internetową, bo to jest też taka fajna opcja, że na przykład my przygotujemy post, a nasza młodzież też, czy nasi uczniowie przygotują po prostu grafikę w Canwie do takiego posta, tak? Oni w ten sposób jakby mają też realny wpływ na to, jak to wygląda, tak? A współpracujemy z młodzieżą, a przy okazji uczą się tego projektowania. Oczywiście w różny sposób możemy podsumowywać projekty, na przykład w postaci infografik, tak, czy też w postaci publikacji. Teraz chyba w Canwie pojawiła się, chociaż może w Krelo chyba też jest opcja zrobienia fotoksiążki, czyli też fajny pomysł na to, żeby w jakiś sposób podsumować cały, jeśli ktoś jest wychowawcą, tak, to żeby podsumować cały ten okres bycia ze swoją klasą, która powiedzmy już przechodzi dalej, żeby stworzyć taką fotoksiążkę, którą będą mogli się podzielić. Ale też możemy tworzyć materiały na lekcje, na przykład fiszki, jakieś karty do gry, różnego rodzaju materiały wizualne, tak, podsumowania różnych informacji, prezentacje, tak jak tu Państwo wspomnieli, publikacje. Tak, Pani Ewo, wiem, bo ja tutaj po prostu już przez przypadek musiałam zablokować. Tutaj już przechodzimy teraz sobie do Canwy. Pani Małgorzato, jak korzystać z tej strony edukacja? Tutaj jesteśmy. Tutaj już wspomnę. To jest strona, do której, która jest nam potrzebna do tego, żeby zarejestrować się w tej Canwie dla edukacji. Co możemy zyskać dzięki Canwie dla edukacji? Oczywiście więcej szablonów, które są dla nas bezpłatne, więcej zdjęć, filmów, grafik, więcej czcionek, które zazwyczaj mają tę ikonkę pro, tak? Ale możemy też publikować te zadania dla swoich uczniów, możemy komentować na bieżąco, możemy też
jeśli mamy konta powiedzmy na dysku Google, tak, czy na Dropboxie, to możemy z panelu Canva już uzyskiwać dostęp do tych treści, tak. Możemy też ożywiać nasze projekty, jak tutaj na przykład Bitmoji, Giphy. Ten, tutaj też jest napisane, no ja niestety nie miałam tego jak sprawdzić, bo mam wersję pro, nie mam wersji dla edukacji, że można udostępniać swoje projekty w usługach takich jak Google Classroom. Być może niektórzy z Państwa teraz z tego korzystają i być może będą w stanie się podzielić z nami tą funkcjonalnością. Jeśli tak, to bardzo zachęcam do tego. Więc tak, tutaj mamy oczywiście na początku opis, co nam daje ta Canva dla edukacji. I teraz tak, tu mamy informacje, w jaki sposób się zarejestrować do tej Canvy. Czyli podobnie, musimy wypełnić formularz z informacjami, oni zweryfikują te informacje i otrzymamy potwierdzenie wiadomości e-mail, chociaż, tak jak wspominałam wcześniej, nie zawsze oni ten e-mail wysyłają, więc dobrze jest po prostu samodzielnie sprawdzać, czy już nie mamy przypadkiem wersji ten. Jeśli poklikniemy sobie zarejestruj się teraz bezpłatnie, przesyła nas tutaj na tą stronę i możemy złożyć wniosek o konto. I tutaj mamy tą możliwość aplikacji, procesu. I co musimy? Oczywiście imię, nazwisko, nazwę szkoły. Dobrze jest podać tą stronę internetową szkoły, tak. Informacje o tym, jakiego przedmiotu na przykład Państwo uczą, albo są Państwo nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, tak, czy nauczyciel języka polskiego. Ile mają Państwo studentów w szkole, tak, ile mają Państwo studentów w klasie. Tutaj po raz kolejny istniejące już konto Canvy, które zostanie zmienione, które dostanie status ten edukacyjny, czyli ten mail, na który zarejestrowaliśmy się w Canvy, tutaj sobie podajemy. Możemy dodać alternatywny e-mail do naszego kontaktu. Wybieramy oczywiście kraj. Informacja, czy obecnie używamy z Canvy w klasie, tak, czy inni uczniowie, czy inni nauczyciele korzystają z Canvy. No i oczywiście, jak Państwo będą używać tej Canvy ze swoimi uczniami. Takie dobrze jest tak dodać uzasadnienie, tak. No i po raz kolejny musimy w jakiś sposób udowodnić, że jesteśmy tak pracownikami, pracujemy w szkole. Tutaj jest napisane tak, że zdjęcie dyplomu ukończenia studiów, tak, jest innego rodzaju dowód na to, że mają Państwo takie wykształcenie, a nie inne. No i oczywiście tak, na przykład status, na przykład zdjęcie, że są Państwo zatrudnieni w tej szkole, a nie w innej. Tutaj podobnie jak wspominałam, to może być zaświadczenie, to może być Pani Małgosiu, jeśli Pani może w kółeczko zaznaczy, że to jest pani nauczycielka, to może takie zdjęcie przeszło. Taki żart, rozumiem. Tak, no trzeba, jakiś dowód na to, że się pracuje w tej szkole, trzeba, tak. Trzeba, oni muszą po prostu wiedzieć, że są Państwo
są Państwo pracownikami danej instytucji. Pani Ewo, czy zasoby konta Canvy dla NGO-sów różnią się czymś od Canvy dla edukacji? Wie Pani co, podejrzewam, że te różnice nie są, znaczy podejrzewam, Ewo, że te różnice nie są jakieś drastycznie. Może być tak, że nie ma tej funkcjonalności z Google Classroomem. Ja gratuluję Ci tego konta dla NGO-sów, bo ja się zbieram i zebrać się nie mogę. Tak, Pani Aneto, ja powtórzę to jeszcze raz. Tak, może to być zdjęcie lub skan legitymacji nauczycielskiej, może to być zdjęcie lub skan umowy o pracę, może to być zaświadczenie, zdjęcie tak lub skan zaświadczenia ze szkoły, że Państwo tutaj pracują, ponieważ no tutaj oni wymienili dwie rzeczy, które powinny być, czyli dowód Państwa wykształcenia i dowód Państwa pracy w danej placówce, ale tak jak wspominałam, no, zrobiłam taki research wśród nauczycieli, którzy mają i naprawdę bardzo różne rzeczy przechodziło. Czasami przeszło po prostu jedno zdjęcie na przykład tej legitymacji, tak, nauczycielskiej, tak, a czasami przeszło tylko zaświadczenie, więc oni tutaj swoje wpisują, tak, ja poradziłabym po prostu spróbować, co jest dla Państwa w tym momencie najprostsze, to z tego po prostu skorzystać i spróbować, a jeśli zdarzy się tak, że no, po tygodniu, dwóch, nie będą Państwo mieli tego konta edukacyjnego, no to wtedy można spróbować coś więcej. Dobra, tutaj się rozgadałam, powiem Państwu, że miałam wrażenie, że kurczę, co ja będę mówić przez te półtorej godziny, teraz się okaże, że mi czasu zabraknie. Ja w tym momencie jestem tutaj na wersji pro, więc i tak powiem, że tak konta dla edukacji, tak, czy te konta dla NGO-sów, to są po prostu takie wersje pro, tylko że bezpłatne dla nas, tak. I ja o tym, że już mam wersję, poznałam po jednej rzeczy, po tym, że ja nie miałam wcześniej takiej funkcjonalności jak planer treści, tak, czyli że nie mogłam sobie zaplanować, jakie treści będę publikować na swoich portalach społecznościowych. A jak tu Państwo wiedzą, podobnie, jak tu widzicie, podobnie jak w podobnie jak w Krelo, podobnie jak w Krelo, to ta wersja Pro Canvy ma wszystko to, co posiada wersja bezpłatna, tak, plus takie rzeczy jak możliwość tworzenia identyfikacji marki, tak, to już bardziej tak dla firm, tak, zmiana rozmiaru projektu, co w Canvie, co w Canvie tej bezpłatne jest jednak problemem, że nie możemy sobie jednym kliknięciem zmienić tego. 100 GB miejsca w chmurze, tak. Oczywiście większa liczba bezpłatnych. Tak, o tutaj tak Pani Ewa, tak ma rację. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o wyszukiwanie szablonów, tak, tego co możemy tutaj zrobić, możemy sobie zobaczyć, jakie tutaj nam projekty. Czasami Państwo, jak się też rejestrują pierwszy raz, na przykład na Canvie, to ona pyta, czy Państwo są, pracują Państwo w szkole, na NGO-sów i tak dalej. Dlaczego to robi? Robi to po to, żeby te wszystkie treści, które tutaj wyskakują jako pierwsze, były bardziej spersonalizowane pod Państwa pracę, tak? Czyli bardziej sugerowały, jeśli przy zarejestrowaniu się zaznaczą Państwo, że pracują Państwo w szkole, będą korzystać z Canvy dla edukacji, to te treści bardziej będą nakierowane na edukację. I
co możemy w Canvie tworzyć? No tutaj mamy, podobnie jak Trello, różnego rodzaju treści do mediów społecznościowych, wpisy, relacje, grafiki, narzędzia, które możemy używać przy tworzeniu wydarzeń, czyli zaproszenia, plakaty, broszury, ogłoszenia, tak, do wykorzystania w marketingu, wizytówki, ulotki, różnego rodzaju dokumenty, listy, raporty, CV, prezentacje, faktury nawet, jeśli Państwo potrzebują, tak, rzeczy do wydruku, czyli tutaj też możemy sobie zaprojektować nadruk na koszulkę, menu, kartki pocztowe, ja to uwielbiam chyba najbardziej. Możemy też tworzyć filmy interaktywne Mamy tutaj nawet specjalny dział szkoły, plakat, infografika, prezentacje, plany lekcji, roczniki, arkusze, mapę myśli, prywatne rzeczy. I powiem Państwu tak, że szukałam takiego miejsca, w którym byłaby tak wypisane po prostu wszystkie, totalnie wszystkie rzeczy, które mogę zrobić w Canvie i nie znalazłam, nie wiem, może Państwo to wiedzą, gdzie takie miejsce jest. No i powiem Państwu, że już po prostu zaczęłam pisać po kolei litery alfabetu, i żeby zobaczyć, jak wiele możliwości daje nam właśnie Canva, bo mamy tu album z wycinkami, tak? Mamy banery różnego rodzaju, bilety, ale też na przykład mamy też fiszki, które akurat. I to czasami już gotowe projekty, z których możemy wykorzystać w pracy z uczniami lub jeśli ktoś z Państwa jest anglistą i ma na przykład w klasach młodszych zajęcia, no to czasami są tu takie materiały, które są już po prostu gotowe, tylko je pobrać i wydrukować albo delikatnie je tutaj przerobić pod siebie. Dobrze. Zobaczmy sobie. Tu akurat są wszystkie moje projekty. Tutaj oczywiście pierwsza strona, czyli to, co jest polecane, to, o czym wspominałam na początku, czyli to, jeśli zaznaczę jako NGO-sa, to bardziej będę miała rzeczy, które mogą być przydatne dla NGO-sów. Wszystkie moje projekty, ostatnie moje projekty, też udostępnione mi rzeczy, tu akurat rzeczy mamy z warsztatów, tak, bo w przeciwieństwie do Crelo, Canva w wersji podstawowej też pozwala na udostępnianie pewnych treści. Identyfikacja marki to już tutaj bardziej biznesowe rzeczy, planer treści, wszystkie foldery. Zobaczmy sobie tak na szybciutko. Ten panelik przy Canvie jest bardzo podobny, prawda, do tego, co mieliśmy w Crelo, czyli też tutaj również po prawej stronie mamy możliwość pobierania w różnych formatach. Tu nawet widzę, że w wersji Pro mam precyzyjną grafikę wektorową w dowolnym formacie, więc już bardziej zaawansowane. Mam możliwość udostępnienia tego, zaproszenia kogoś do edycji. Tutaj mogę zaprezentować, mogę też udostępnić od razu stąd gotową grafikę na któryś z wybranych Mogę w końcu zmienić rozmiar, jeśli będę chciała to zrobić, czegoś, co było dla mnie niedostępne w wersji podstawowej. Teraz mogę to zmienić, tylko że muszę też sobie dostosować jeszcze ten projekt do tego formatu. Tak, więc tutaj mamy szablony. Tutaj, jak ktoś wspomniał, tak, jeśli oczywiście ono obsługuje język polski, tak, ale jest możliwe, że jeśli będziemy pisać po angielsku, to tych opcji będziemy mieli więcej. Przesłane, czyli wszystkie multimedia, z których ja tutaj korzystałam, zdjęcia, ponieważ
bardzo dużo rzeczy robię do społecznościowych grafik, wideo akurat nie, ale możemy też wysyłać audio i możemy korzystać z tych elementów. Zdjęcia, tutaj widzimy darmowe, czyli których możemy korzystać, i pro, którego już przy posiadaniu tego konta pro też mogę sobie konto pro wykorzystać i już jakby nie mam tych pasków ze znakiem wodnym Canva, że jest to właśnie wersja pro. Elementy, czyli tutaj też właśnie podobny pasek jak w Crelo, wszystkie, których możemy wykorzystywać, linie, kształty, ramki. Crelo chyba tego nie ma, przynajmniej ja nie dopatrzyłam się, żeby były tak zwane siatki, do których można ale to może jeszcze warto by było bardziej wnikliwie się do tego to zgłębić. Różnego rodzaju właśnie elementy, grafiki, teksty, mogę dodawać tekst, różnego rodzaju czcionek, też niektóre czcionki oczywiście obsługują polskie znaki, inne nie. Być tak, style, możemy sobie ustawiać style, możemy sobie ustawiać kolory, czcionki, też możemy dodawać wideo. Tło, różnego rodzaju zarówno zdjęcia, tekstury, kwiaty, natura, foldery. Tutaj akurat mam jeden folder i z nim mam podfolder, dlatego że wersja bezpłatna umożliwiała mi tylko stworzenie właśnie tych dwóch, więc tu mam i dać informację, że już jestem pro. No i więcej, tak? Czyli mogę sobie wstawiać muzykę, mogę sobie wstawić wykresy różnego rodzaju. To automatycznie mi się tutaj, jak zacznę czegoś używać, na ten pasek wskakuje, ale mogę sobie też to potem ten. No i mogę korzystać właśnie z innych źródeł zdjęć, na przykład Pexels i z zasobów tego, czy też Pixabay. No to akurat są dwie strony, które chciałam Państwu polecić jako źródła. Tak, mamy tutaj emotki, możemy sobie je wykorzystywać. Też fajna myślę, że funkcjonalność, mogę sobie zrobić automatycznie w Canwie kod QR, wystarczy, że wpiszę www. Monika, nie widać tego, co udostępniasz. Oj. Nie wiem czemu. Widzimy twoją prezentację. Tego właśnie tutaj też. Dobrze, Aniu, że mówisz. Ja tutaj się. Ja spróbuję po prostu jeszcze raz udostępnić, bo miałam cały czas udostępnione, ale zatrzymałam teraz i udostępniam jeszcze raz. Dobra, i teraz proszę mi powiedzieć, czy teraz widać. Widać? O, teraz jest dobrze. To muszę przyznać, że nie wiem, o co chodziło. Zatrzymałam, udostępniłam jeszcze raz. To nie wiem, czy to od początku wszystko powtórzyć, czy nie. Może ja tutaj po prostu na razie będę kontynuować. Bo też nie chcę Państwa za bardzo trzymać, wiem, że szkoła. Skupiłam się teraz na tej w trzech kropeczkach więcej, tak? I mówiłam o tym, jakie możliwości tutaj mamy jeszcze dodatkowe, czyli jakby nowe źródła tych zdjęć, czyli Pexels, Pixabay, ale też taka fajna opcja tworzenie kodów QR, czyli automatycznie Canva może nam z jakiejś strony stworzyć kod QR. Wzięłam sobie tutaj stronę naszej fundacji, wpisuję adres i jak widzą Państwo od razu w projekt wstawił mi się kod QR,
który po zeskanowaniu doprowadzi nas na stronę właśnie fundacji. I to też takie fajne ten. Możemy sobie oczywiście korzystać, stawiać od razu Google Maps. Te treści, które mamy na przykład na dysku Google, wystarczy, że połączymy. To właśnie funkcjonalność, którą daje nam ta wersja Pro czy Dropbox, czy też Facebook. Mamy tutaj dostęp też do zasobów. Jest taka strona Giphy i możemy wykorzystywać też te wszystkie gify, emotikony. No, panel jest to tak bardzo, bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w Krelo, albo Krelo jest bardzo, bardzo podobny do Canwy. Działają na takiej samej zasadzie, tak też możemy sobie tutaj rozgrupowywać pewne treści, tak możemy zmienić czcionki, możemy wielkość czcionek zmieniać, możemy dodawać efekty tych czcionek, czyli powiedzmy to wszystko, co znamy z edytorów tekstu, możemy sobie zmieniać grafiki, kolory tych grafik, możemy to przerzucać, powielać, przezroczystość też zmieniać tego. Możemy też osadzić jakieś łącze, link zewnętrzny, możemy tworzyć animacje i wiele, wiele innych rzeczy. Tak jak powiedziałam, no po prostu polecam Państwu sobie to przeklikać, tak? Canva też oferuje taką możliwość wydruku zamówienia, ale ja nigdy osobiście z niej nie korzystałam, więc nie mam pojęcia, jak to działa, na jakiej zasadzie. Dobrze. Okej, to tak, wspomnę jeszcze o tych stronach. Po prostu powrzucam je Państwu. Pixabay, które przy Canwie właśnie można spokojnie korzystać już z zewnętrznych zasobów. Tu jest jeszcze taka footer.com, też zasoby do czerpania grafiki. Pamiętajmy przy tym, żeby za każdym razem, tak jak pobieramy to zdjęcie, żeby też sprawdzić, bo czasami jest taka informacja, jak na jakiej licencji, na jakich zasadach te zdjęcia są udostępniane. I jeszcze tutaj Anne Plasz. To takie chyba cztery, z których ja korzystam najczęściej, jeśli potrzebuję jakiś grafik, ale też Państwu pokażę, mam nadzieję, że cały czas widać, pokażę Państwu dwie strony, które myślę, że warte są też, żeby zwrócić na nie uwagę. Legalna kultura, na której mamy też właśnie bazę legalnych źródeł, tak? I to nie tylko jeśli chodzi o zdjęcia, tak? Ale też jeśli chodzi o muzykę, o film, o książki, o galerie, fotografie, biblioteki, archiwa. Możemy sobie zobaczyć biblioteki, tak? Tutaj jest po prostu naprawdę porządnie zrobione źródło wiedzy dla różnych legalnych źródeł wiedzy, z których możemy korzystać podczas pracy z uczniami albo im je polecać. Jeśli Państwo nie korzystali jeszcze z legalnej kultury, to polecam sobie przejrzeć tą stronę. Już ją wrzucę. Na tą stronę. I druga strona, którą też gorąco polecam, to są otwarte zasoby prowadzone przez Kamila Śliwowskiego.
I ja tutaj jestem fanką newsletterów Kamila, gdyż on bardzo pięknie całą swoją wiedzę ubiera w tych newsletterach. I tutaj też mogą Państwo przeczytać bardzo dużo różnych wpisów na temat dostępności, na temat związane z cyfryzacją, tak, ale na temat też dotyczące źródeł. Tutaj na przykład mamy wpis dotyczący narzędzi i zasobów edukacyjnych na czas zamknięcia szkół, które Kamil zrobił takie zestawienie narzędzi. Być może Państwo z niektórych korzystają, być może z niektórych Państwo nie korzystają, a może warto by było zobaczyć i się z nich zacząć korzystać, ale też jeśli sobie na przykład wpiszemy. Na zdjęcia, akurat chyba zły ten. Mamy na przykład taki wpis dotyczący skąd brać darmowe i legalne zdjęcia, tak? Jak rozpoznać, czy te zdjęcia są darmowe i legalne, tak? Kamil tutaj też możemy sobie różnego rodzaju biblioteki i zasoby edukacyjne, więc jeśli szukają Państwo informacji o stronach, które zawierają legalne materiały, które można wykorzystywać, to ta strona jest taką fajnym zasobem. Dobrze, przepraszam Państwa, że tak przetrzymałam, przepraszam za tą wpadkę z ekranem. Nie mam pojęcia, co się stało, bo ja tutaj cały czas miałam komunikat zatrzymaj udostępnianie, więc byłam przekonana, że Państwo wszystko widzą. Dobrze, Aniu, że zainterweniowałaś. Dziękuję Ci bardzo za to. O, tutaj Pani Ewa też się dzieli nami z zasobami. Super. Dziękuję Państwu bardzo. No i tak, przez naukę, przez doświadczenie najlepiej się uczy, czyli klikamy, no nie? Okej, dziękuję Ci bardzo, Monika. Jak możesz, to zatrzymaj udostępnienie ekranu, to jeszcze włącz tylko prezentację. Już. O, dzięki wielkie. Czekaj. Dobra. Okej. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w tym webinarze. Dziękuję Tobie, Monika, za poprowadzenie. Ty już wklejałam link do pobrania zaświadczeń. I teraz jak należy to zrobić? W związku z tym, że chcemy uniknąć takich sytuacji, że osoby, które nie biorą udziału w webinarze, tylko się na niego zapisują, ale się tutaj nie pojawiają, po prostu podajemy ten link na czacie, tak aby Państwo po prostu mogli sobie go skopiować i pobrać zaświadczenie od razu. Tylko właśnie, należy najpierw się zalogować na stronę zaświadczenia.co.org.pl, a następnie wejść w ten podany link do zaświadczenia. Bo jeżeli Państwo najpierw klikną w ten link, nie będąc zalogowanym, to po prostu to zaświadczenie się nie pojawi. I to zaświadczenie też nie będzie się pojawiało w tych promowanych na stronie zaświadczenia.co.org.pl, więc też proszę na to zwrócić uwagę. I jeżeli na przykład Państwo w tym momencie nie mogą pobrać sobie tego zaświadczenia, to proszę sobie link do zaświadczenia skopiować. Ja go jeszcze raz podam. On jest też przypięty w komentarzu na górze strony, ale tutaj jeszcze proszę, żeby w razie czego sobie właśnie ten link zapisać po prostu. Wtedy po prostu my unikniemy fali maili o zaświadczenia i Państwo też będą mogli je spokojnie pobrać w wygodnym dla Państwa czasie. Ja też zapraszam na stronę Angażuj Obywatelsko z CEO, gdzie znajdą Państwo wiele jeszcze innych webinarów
które mamy jeszcze w ofercie w grudniu. Wszystkie są darmowe i z większości można zdobyć doświadczenie. Ja szczególnie zapraszam na webinar akurat sobotni o godzinie 16. To jest jak wykorzystać uważność do polepszenia samopoczucia i odporności na stres w trakcie nauki zdalnej. Jeszcze mamy wiele innych, także mogą Państwo sobie przejrzeć i zobaczyć po prostu, co Państwa najbardziej interesuje. No dobrze, nie przedłużając, dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach i życzymy spokojnego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.